Joszynko! Ciul! Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4. Wybaczcie, że wczoraj znowu nic nie było na moim kanale, ale próbowałem dwa razy zrobić vloga, ale coś mi nie wyszło. Mój program nawalał tak strasznie, że chyba aż mi się zrył. I się tak wkurzyłem i powiedziałem, a chuja, nie nagrywam. Chcę odpocząć, bo byłem jeszcze zmęczony, to wiecie. Ale nie wiem, może na następnym tygodniu zrobię vloga, bo może innym programem zacznę te vlogi robić, bo ten program, który posiadam, jest tak zryty, że już nawet szkoda mówić. Jedziemy naszą zarąbistą furką, chyba najlepszą w grze. I gdzie pojedziemy, bo mamy no strasznie dużo misji. I powiem wam, że najlepiej byśmy pojechali do... A może do Berniego pojedziemy. Zobaczymy co naszego małego geja. Co? To jest jednak pięć tych misji? Co do cholery? Czekajcie. Muszę ogarnąć, bo... Gdzie jest ta litera G? Czyli ten gravelini... O, jest. Nie zauważyłem. Sorki. Do Berniego jedziemy. Bez gadania. Berni. Chciałem mianowicie zrobić takiego typowego, luźnego vloga na temat no, moich zainteresowań, ale no kurczę, tak jak wam powiedziałem na początku, program mi tak nawalał, że aż się bugował i po prostu cały materiał do kosza musiał pójść. Naprawdę przepraszam was za to, że wczoraj nic nie było na moim kanale. Czego ten Roman... Człowieku, nie idę! Wydupiłem tym pojazdem 360 i co, wszyscy zadowoleni. Kurde, Niko, patrz co żeś już zrobił z przodem pojazdu, gratuluję. Nie dziwota, że tak jeździsz. Oj, zaraz mi maska odpadnie. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby mi maska odpadła. Do Berniego. Za chwilę będziemy na... u niego. Prawie byś dupnął. Milimetr brakowało i już byś dupnął coś znowu. Nie ma gdzieś, nie wiem, jakiegoś mechanika, bo bym coś naprawił z tego pojazdu. Ej, no widziałem misję poboczną. Chwileczkę. Nie ma tak, czekajcie. Może jeszcze raz mi się zrespi koleś. O, jest. Dobra. To pojedziemy sobie do tego kolesia. Do kogoś tam, nie wiem, kimkolwiek będzie. Chwileczkę. O, dobra, jesteśmy na miejscu. Dobra, zobaczymy kto to będzie. A co mi tam, zrobimy misję poboczną. A ty, pamiętam. Ja też potrzebuję. Moje to jest w ogóle katastrofa, a nie piekło. Co? Lol.
Ja pierdolę! O w mordę jeża! Jesus! Ty kretynie! Zabijam cię! Ciulu! Nie ma! Frajerze! Za mojego kumpla! Ja nie mogę. Co za popieprzony koleś. A teraz złaź z mojego pojazdu, bo to już jest mój. Won. Ja nie mogę. To są chyba jakieś jaja. O, ten sam model pojazdu, dobra, czerwony. Mnie się podoba. Jedziemy na następną misję. Gdzie tym razem? Ano do Berniego. Ja nie mogę. Co to w ogóle miało znaczyć? Kolej sobie po prostu jechał 100 na godzinę i rozjechał kolesia. Jakie to jest nienormalne. Czy właściwie koleś był nienormalny? Ja go z kałacha pojechałem i koniec imprezy. Nie będziemy się tak bawić. Zabijasz mi przyjaciół, to sam zginiesz z mojej ręki. Ja nie mogę. No po prostu ja nie mogę. A dla mnie to nie było śmieszne, a jeszcze bardziej wkurzające. Dobra, chyba już dojechaliśmy tam, gdzie trzeba. Do tego Berniego. Dobra, za chwilę będziemy na miejscu. No. Ups. Dobra, jesteśmy już. Ahoj, chłopcy. Okej. Okay. Zobaczmy co dalej. Ej, nie jestem twoim skarbem. Jak on się ubrał? Co za pedzio. Pedzio, totalnie pedzio. I'm so glad you've come back into my life, even if you did try to kill me. I'm so excited! What are we doing here? We're going to have fun! Yes. Nie będziemy się bawić, ja cię skatuję. Look, more people want me dead than alive. I'm working for the mafia. The police and the government agency are both on my case. I kill and steal to scrape together a living so that my cousin can fritter it away online. And pay off debts. And all the while, people are trying to kill us. What is fun? Oh, i co? Opadł ci ze strachu? A, gratuluję. A, dobra, idziemy. Ej! A potrzebujesz dostać po mordzie? Actually, maybe it does all make sense. You understand me, both of me. Come on, Bryce accidentally left the keys on purpose somewhere I could steal them. You drive, I'll work on my tan. Chyba sobie jeszcze jaja robisz. All right, let's have. Nie, ty chcesz iść z nim? Boże. Pracuj z pedałem, to sam się stajesz pedałem. Ja nie mogę, no serio? Boże, boże. Niko, co ty sobie z życiem zrobiłeś? Przypłynąłeś do tego zakichanego miasta, żeby kurde teraz z pedziami pracować. Oj, współczuję ci, Nikuś. Nikuś, naprawdę współczuję ci. Ej, jeszcze jeden taki głupi tekst, a cię naprawdę wydupię z tego pokładu. Będziesz człowiekiem za burtą normalnie. Dobra, płyniemy tam gdzie trzeba. O, już widać nawet. Czekajcie, ja sobie może tak z drugiej strony podpłynę. Oszukam system, bo nieraz kurczę wrogowie będą za mną, a ja kurde będę musiał się wycofywać. Dobra. Ty, żebyś się tylko nie pomylił. What?
Czekaj, kto patrzy przez tą lunetę? Aha. Scratch that. Not so cute. Różny Rusi. What? Let me see. They don't look like they're on the pleasure cruise. O cholera. Padnij! A w dupie mam Raskalowa. Zabijać ich. O shit. Dobra. Trzeba zniszczyć ludzi tego pieprzonego Raskalowa. Dobra, strzelamy, idziemy i nie zwracajmy na siebie uwagi nawet. Trzeba ich dogonić, to najważniejsze. Ja nie mogę. Chciało ci się kurde wycieczki, to teraz masz zakichaną wycieczkę z Ruskami. Podoba ci się? O, za to cię już powinienem naprawdę do wody wydupić. Ale daruję ci jeszcze to cholerne życie, żebyś mówił do mnie skarbeńku czy kotku. Dobra, oszukam system i popłynę z przodu. Żebym po prostu nie został zmylony. Dobra. A. Dobrzy, dobrzy są. Ale nie dla mnie. To amatorstwo. Postrzelamy tak trochę. Ciule! Poddajcie się w końcu. O cholera, zaraz dupnę. Dobra, udało się. Jeszcze dałem radę. Ciasnota! Jesteś ciasnotą na pokładzie moim. Dobra, może lepiej już przestanę strzelać, bo to nic i tak nie daje. Dobra. Spokojnie. Daję radę. Trzeba płynąć dalej, wierzyć w to, że się uda. A może jeszcze nawet jedną misję wykonam po tym, żeby, wiecie, się nie ociągnąć z tym. Bo chciałbym jak najprędzej GTA 4 skończyć, a wiem, że skończę ją jako pierwszą. Z Ryzena zrezygnowałem, to na pewno potem Gothica skończę. Ale najpierw trzeba się zająć tymi ludźmi Raskalowa. A potem może jeszcze jedną misję pykniemy. Co to? Co to za kurde odgłosy? No patrz, ja w nich strzelam i to powinno kurde dymić się już. Ja nie mogę. Chyba sobie naprawdę jaja robią. Dobra, zniszczymy was. Dobra. Tak chcecie się bawić. O cholera. Dobra, wysiadka. Trzeba dogonić ostatniego typa. Typa szczyla. No ciulu, idźże! Masz wroga do zabić. O cholera. Dobra. Fuck. Jeszcze gliny. Zasrane gliny. Dobra, udało się. Co proszę? Zaraz ci taką lśniącą zbroję narysuję na twarzy, że normalnie się zamkniesz. Ej, a mnie nie... Jaki szczyl! Mnie zostawia na środku plaży, a ten sobie płynie. Jaki szczyl! Dobra. Jeszcze wykonamy jedną misję, to jest pewne, tylko najpierw... O, do Jerego, bo dawno żeśmy nie byli u Jerego. To sprawdzę, gdzie to dokładnie jest. Dobra, do Jerego, Magrerego. W końcu czas przyjdzie na to. Okej, okay. No może jakiś pojazd, cokolwiek. O, patrzcie, gliny są tutaj. Tak.
Ja bym sobie tak ukradł ten pojazd, ale gliny są tutaj, a ja nie chcę ryzykować. O, tam jakiś wolny pojazd jest. Sobie go ukradniemy. 15 minut nagrywam, to jeszcze nagram jedną misję. Kij z tym. Najważniejsze, że będzie się działo. Wybijaj te szyby spokojnie, panie Niko. Dobra. I do pana Jarego. Jerry, czy jak mu tam, Magrery. Dawno żeśmy nie robili misji u państwa Magrerych. To sobie teraz wykonamy. Bo mamy okazję, jesteśmy właśnie w tej pierwszej dzielnicy. Co żeśmy dopiero zaczynali grę. To sobie wykonamy to. I najwyżej zakończymy odcinek. Ale powiem wam, misja była ciekawa. Nie była najgorsza, ale była ciekawa. Tylko czemu Bernie, kurde? Czemu znowu Bernie musi przeszkadzać w życiu Nikolasowi. O, Niko. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Aha, to trzeba pewnie będzie tak to zrobić, bo jakoś to dziwnie ustawione jest. No widzicie. O, proszę. Okej. Okay. Czyny mówią głośniej niż słowa. Okej. Okay. Dzień dobry, dzień dobry. Nie. A czemu? No dzięki. Very poetical. Yeah. Oh, national tragedy. No skończ już pić. But I got a plan. Down front. Pewnie. Maybe. What is it? Well, first up, we gotta create a little problem between the Ancelotti's and their Albanian muscle for Jimmy P. Pedgerino. Plant a bomb in Tony Black's car. Be ready to a phone. Że co? Chyba sobie jaja robisz. Chyba sobie naprawdę jaja robisz. Kolejna porąbana misja. Chlej to dalej, a ja idę podkładać bomby. No super. Coś czuję, że ja to nawalę. Albo mi to nie wyjdzie. Tak, po prostu... Aha, tak się już nie wespnę. Jakież to gówno. O. Proszę, o to mi tylko chodziło. Czekaj, gdzieś tu jest mój samochód. Gdzieś tu go zostało. O, jest. Dobra. I jedziemy. Okej, okay, czyli teraz jedziemy po bombę. A potem trzeba ją podłożyć. I użyć jej, kiedy oni będą wracać z tego spotkania. Dobra, czaję. Tylko zobaczymy, jak to w praktyce nam wyjdzie. Bo obawiam się, że mogę nawalić. Ale jeżeli się na tyle skupię, żeby to dobrze zrobić, to osiągnę może sukces. Czekajcie, bo trzeba będzie wysiąść. O. Dobra, gdzie ta bomba? Tutaj. Okej. So Jerry, I got this bomb. Alright, listen, the Ancelotti's and the Albanians are meeting in Little Italy. Tony's car is parked in an alleyway off of Feldspar Street. They put the bomb in the trunk. Then follow the wise guys from their meeting back to the rest of their crew. Then you blow the bomb. Make sure no one walks away. So easy. I don't see why you ain't doing this yourself. I wouldn't trust myself with this. Day.
You ain't got a gallon of whiskey in your system, and besides, you're being paid, ain't you? Call me when it's done. Dobra, dobra, podłóż bombę w samochodzie Ancelotich. Dla mnie to nie będzie chyba problem podłożyć bombę, ale gorzej właśnie będzie z tym, jak ich będę śledził. I tutaj chodzi o to, że nikt nie może wyjść z tego calusieńko zdrowo, więc ryzyko jest naprawdę tej misji nieziemsko niebezpieczne. Ale jeżeli się na tyle postaramy, że nie będziemy panikować, to spokojnie wykończymy Ancelotich Albańczykami. Okej. Jedziemy, przejeżdżamy teraz przez most do innej dzielnicy. Algonquin. Tak, to jest ta most dzielnicy Algonquin. No ciul! Podjechał mi. Ale lagi, sorki. Ale to się zdarza właśnie w tych miejscach, gdzie są te mosty. To tutaj się jedynie tak zdarza, że mi spadają FPS-y cholernie. Ale tak, to nie powinno być aż tak źle. Mam jeszcze mało życia, to już w ogóle fajnie. Powinienem sobie... Nie pizgnij tylko w gliniarzy. No, masz szczęście jeszcze. Kurde, kupiłbym sobie chociaż kamizelkę kuloodporną. Bo mam trochę mało życia, nie pomyślałem też o... No cholera! Ta z gliny. Ja cię kręcę. Dobra. Wiedziałem, że to się tak skończy. Że będą musieli mnie gonić. Te zasrane gliny. Przestańcie mnie gonić. Przestańcie stawiać opór. A wszyscy... będą żywi. No nie, jak? Sorry, że krzyczę, ale dalej jestem zdziwiony, jak mnie zauważyli. No i utrudniacie mi tylko misję, wiecie? O, nie. Ja tak się z wami nie będę bawił. O, jest skład z bronią. No, kurde. No, rozjechałbym tego gliniarza. Najchętniej. Dajcie mi spokój do cholery. Dajcie mi w spokoju bombę podłożyć. Okej. Już zniknąłem. Jak? No nie, no chyba ja się zaraz powieszę. Z tego powodu, bo... Niko! Jeszcze ty nie umiesz jeździć, ja nie mogę! Ciulu! Ogarnij się chociaż teraz! Teraz, kiedy będziesz musiał bomby podkładać! Oni się pewnie dziwią, czemu ja tu przyjeżdżałem. Dobra. Jest. Kurde, idzie oszaleć. Jeszcze mi tu 0 FPS-ów wystaje, no kurde. Nie teraz, panie Niko. Dobra. Dupię mam was, że was rozjadę. O, dobra. Mnie to pasuje, że cię rozjechałem. Wszyscy zadowoleni. Żem tylko teraz byle w tych gliniarzy nie dupnął. Chwileczkę jeszcze skład broni, bo ja muszę ogarnąć ammo. I potem możemy zająć się problemem. Chwileczkę. Dajcie mi jeszcze chwilę. Ogarnę sobie ammo od kałasza. Okej. I kamizelkę. Dobra. O, no to ja już mogę iść. Dziękuję. Dobranoc. Okej. Przynajmniej ta kamizelka mi wystarczy na tą misję. I teraz możemy jechać. Gdyby nie gliniarze, to odcinek byłby krótszy, ale w dupie mam już to. Chcę dojechać już tylko na tą misję, podłożyć im tą bombę, śledzić ich na tym spotkaniu i po prostu skończyć z tym. Za samochodem Ancelotich. Dobra. Czy mam się pozbyć zaparkowanych samochodów?
Ale gdzie? No co ty pieprzysz? Dobra, podkładamy bombę. Czyli taka robota będzie. Pojazd, dobra. Mam już tu pojazd. Okej. Okay. Jesteśmy. Dobra. Aż teraz się boję. 25 minut. Okej, bomba sobie tam jest. Okej, czyli teraz musimy ich śledzić. Czyli nie wolno nam się zbliżać. Bez względu na wszystko. Dobra, będziemy utrzymywać dystans. Nie możemy się im dać wykryć, bo to jest najważniejsze. No inaczej naprawdę przesrane. I po prostu misja cała do powtórzenia. A ja tego bym po prostu zwyczajnie nie chciał. Okej, śledzimy skubańców, Albańczyków. Trzeba to naprawdę profesjonalnie wykonać. A skoro już mamy podłożoną bombę, to już jest połowa sukcesu. Teraz trzeba ich wyśledzić i wszystkich w pizdu wyrąbać. Tak, w pizdziec pójdą. Aż zobaczę ten fajny widok, ale nie. Jeffego mi rozjechali. Kumpla, kurde. Chciałem mu pomóc. Chciałem go jakoś zatrzymać, a frajer go rozjechał. No to ja go zabiłem. Bo normalnie jakby tego też się nie dało, to i tak bym go zabił. Okej. Okay. Śledzimy ich, śledzimy. Boże, ja już się cały dygam, jak ja to zrobię w ogóle. Jak ta moja misja się powiedzie. Utrzymuję taki dystans i to mi wystarczy. To mi wystarczy w zupełności. Mnie się nie oddalam, ale też nie przybliżam. A to jest taki dość naprawdę fajna odległość śledzenia. Bo ja ich i tak widzę. Ale mógłbym się jeszcze przybliżyć, żebym ich lepiej widział. Żebym ich potem nie pogubił. Czemu oni tak zwalniają czasami? Nie ogarniam tego. Suń się. Kurde, zaraz ich zgubię z pola... Teraz ich zgubiłem z pola widzenia. Ale znowu skręcają. Ale ich nie zgubiliśmy, to na całe szczęście. Ale skubani muszą być czujni. Kurde, co to miało znaczyć? To było dziwne. Nie powiem, że to było dziwne. Śledzimy ich jako tako. Damy sobie z tym radę. Dobra. Utrzymujemy odległość od tych ciuli. Albańskich ciuli. Okej, jest dobrze. Jest dobrze, jeszcze nie aż tak źle, ale jest dobrze. Okej. Oddalili mi się troszeczkę, dlatego teraz muszę przyspieszyć, ale nie przesadzać też. Jest ładnie. Ile jeszcze będziemy tak jechać, bo chciałbym już ich powykańczać. A wiecie, że mi zależy na tym, żeby ich powykańczać. I mieć już z głowy ich. Kurde, teraz jestem właśnie za blisko. Ale jako jeszcze daję radę. Jeszcze się nie wykryłem. Bo to jest właśnie najważniejsze. Jest! To już tutaj. Zobaczymy, jak to się w ogóle zakończy. Nie, no są porozstawieni na dachach. O Boże, 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 Boże. Dobra. Udaj się bezpieczne miejsce i zdetonuj bombę. No wysiadaj mi z tego złomu. Bezpieczne miejsce, dobra. Jestem na tym bezpiecznym miejscu. I zdetonuj bombę. Aha, zadzwoń do Jerry'ego. Książka te Jerry. Nie! Zdetonuj.
Okej, okay, dobra. Żegnajcie się z życiem, ciule. Macie chyba przesrane, powiem wam. Takie wam piekło wyrządziłem. Co? Jeszcze pozostałych mam wybić? Nie, no nie kupiłem sobie ammo do snajperki. Żałuję teraz. To dlatego będę musiał teraz część tych ciuli powybijać. No to teraz mam problem. Teraz muszę ich jeszcze powybijać, co do reszty. Dzięki wielkie. Myślałem, że mój problem zniknie raz na zawsze. Czemu ja oberwałem? Co to w ogóle ma znaczyć? Czekaj, tu mam pierwszego najbliższego. Ciul, headshot. Padł. Padł. Ostatni, ostatni, ostatni. No kurde, daj mi go zlikwidować z takiej odległości. Oh yeah. No i teraz jeszcze mamy policję zgubić. Zajebiście, zajebiście. Okej. Okay. Zaraz ich tu pogubimy. Walcie się, gliniarskie śmierdziele. Walcie się, walcie się. Ja wam zaraz spieprzę. Skończymy misję i odcinek też. Uj, coś wjechałem. Ale udało się. Czyli tak jak przewidziałem, zrobię to bez najmniejszych problemów. Tylko trzeba było się skupić i nic więcej. To tyle było ode mnie, jeżeli chodzi o tą misję. Teraz trzeba gliniarzom spieprzyć. A jak mi się nie uda, to kurde, czapki z głów normalnie. Oje, już im uciekliśmy. Teraz to się już mogą frajerzy walić. Jeszcze im spieprzę tak na wszelki wypadek, żeby już kompletnie ich zgubić. I 9 baksów! Znaczy 9 tysięcy. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z GTA 4. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Jeszcze wysłuchać tutaj rozmowy krótkiej. Co? Dobra, dziękuję wam bardzo i trzymajcie się, na razie!